Poproszę podgłośnienie, bo nic nie słychać. Halo, halo. Cześć byku, jak tam? Siema. Siema. Cześć, Bąbel, cześć. Jak tam waga? Dalej idzie w górę, widzę. Nie no, nie idzie w górę. Pierdolisz. No nie idzie w górę, no to jest... To mięśnie teraz przyszły. Nie ma nic, w górę nic nie idzie, kurwa, no to nie ma takiej opcji. Znaczy, optycznie większy przez siłownię, stary. Okej, niech będzie. Uważaj, bo ci tam za chwilę, wiesz, Zabielski jeszcze weźmie do parteru i przegrasz, więc na spokojnie. Zadaj pytanie, byku. Dobra, tak w ogóle to Mario from Częstochowa, czy kit, nie? No, znamy cię. Super, dobra. Pierwsze co, Zabielski. Jedynym gigaczanem polskiego internetu, wszyscy wiemy, jest Tajkwan. I to już powiedziałem raz, powtórzę to jednokrotnie. Tak samo jak to, że Częstochowie z Mario tylko jeden. Ale Zabielski, widzę, że pomału zaczynasz łapać taki syndrom Murana, zaczynasz mówić pseudointeligentnie, jak to nie jesteś fajny, super, a tak naprawdę, no, szczegasz jak Pinscher, wyglądasz jak Kundel, no ta walka się skończy szybko, ale nie, dla ciebie niezbyt dobrze. No dobra, no to zobaczymy, no możesz mieć taką opinię, jakby mnie to nie uraża, spoko, tak twierdzisz, okej, zgadzam się, no. Ale Filipek, okej, zgadzam się, powiedz mi, jak to jest być naczelnym idiotą polskiego internetu? Nie wiem, bo nie jestem, nie wiem. A, czyli... Słuchaj, ja jestem twórcą zajebistym. Bezdomnym, co rozumiem na ludzie, ja tak? Słuchaj, jestem zajebistym twórcą, nagrywam TikToka, byłem aktorem w filmie pełnometrażowym. Czym ty jesteś? Trzy piosenki nagrałem, jestem twórcą, człowiekiem renesansu, jestem, słuchaj, dumny z tego, kim jestem. Północ, no. Mhm. Dobra, tam nie pyskuj, bo ci zaraz pojadę, co? Kartoflany ubiję. Zabielski, ja bym chciał aferkę z tobą, naprawdę, nawet... Jesteś ode mnie o te 3 kilo cięższy, człowieku. Kurwa, ja po 3 dniach melanżu będę groźniejszy niż twój stary, jak wróci. Dobra. Po wypłacie. Dobra, okej. Okay. No to, Filipek, na co mamy czekać? Słuchaj, ale ja się z randomami nie biję, to po pierwsze, nie dam ci zarobić pieniędzy. Ale widzisz, ja nie chcę nawet pieniędzy, człowieku, jestem dowodem na to, że taki random jak ja po 3 dniach chlania, ostrego chlania... Ale ja ci nie dam atencji, człowieku, na to trzeba zasłużyć, rozumiesz, żebym ja ci dał atencję, walkę, to trzeba zasłużyć, musiałbyś się pokłonić przede mną, to wtedy byśmy pomyśleli. Ja się nie kłaniałem, tylko powiem. Ale ty się nie prosiłeś o walkę, a on się prosi. Ale ja się nie proszę o walkę z tobą, człowieku, kurwa. W sensie o aferki, kurwa, już się przejęzyczyłem się, nie mam doświadczenia w występach na żywo, więc czasami mi się miesza. Ale lepiej powiedz o swoich melanżach z bezdomnym. No nie wiem, nie było nigdy bezdomnego, to nie wiem, co mam powiedzieć. Ananasku, no patrz, Ferrari mówi inaczej, każdy mówi inaczej. Jesteś takim naprawdę, jesteś Yorkiem, a chcesz wejść w stado Dobermanów. Pamiętaj jedno, że upierdolą cię, jak tam tylko wejdziesz, więc nie szczekaj za głośno, bo jesteś za malutki, gościu. Dobrze. To wszystko, Filipku? Czemu Filipek? A, dobra, Zabielski, dobra, koniec z tobą. Tajkwan, mam nadzieję, że jako GigaChat... Nie tyle, że go zmolestujesz, bo on jedynie pokazał nie dominację genetyczną, a masturbację genetyczną, nic więcej. Zacznijmy od tego. Mam nadzieję, że to będzie jedna runda, szybki knockout i jeszcze jedno jebać Zabielskiego i całą... Wszystko wiadomo. A ja życzę tobie miłego wieczoru. Ja tylko powiem, że dzięki za powodzenia. Miły wieczór byłby, jak byłbyś ze mną. To byśmy się przytulili, tak jak lubisz. Nie wiem, czy by mi się podobało. Możesz pomarzyć. Ale Filipek, ja nie, wiesz, dreams came true, ja zabiorę cię kiedyś na jakieś lody, wspólne pójdziemy do Częstochowy, zawitasz Najmana, może poznasz. Ja go nie znam, ale akurat w Częstochowie ostatnio byłem i mi się bardzo podobało. No to Filipek, ja cię zabiorę na taki tour, to będzie tour dla Częstochowa, ale to będzie tak piękne, że zapamiętasz to. Dobra, misiaku, umówimy się, napisz do mnie na Instagramie. Ale nie wiem, czy do takiej śmieci jak ty w ogóle dam radę napisać, bo wiesz, no... Chcesz startować z GigaChadem, a ty jesteś jedynie gigagównem, nie? Więc jaka dominacja genetyczna, powiedz mi? No to jednak się z tobą nie spotkam, jak mnie obrażasz, no przykro mi. Ale czy ja cię obraziłem? Stwierdziłem fakty, ty nie myl tego, bo to nie jest fakt, to jest opinia. A, okej, czyli twierdzisz, że jesteś naprawdę tam GigaChadem, tak? No, ty tak powiedziałeś. Przystojny Johnny Bravo. Dobra, przestań brać mefę z targówka od Murana, bo już nawet gadasz jak on. Zaczynasz pierdolić to samo, co on. Jeszcze raz, Tajkwan, rozpierdol go. I pozdrawiam wszystkich, a ty, Bąbel, skakuj na wagę i pamiętaj, do góry lecimy, nie w dół. Trzymaj się. Dzięki, pozdrawiam.